z kolejnym odcinku. Tym razem w ruskiej maszynie. Pomagamy Stachowi. Na dwa sprzęty uprawiamy to. Jest kutów trochę, nie powiem, że nie. Przetalerzował to po orce i naprawdę powiem wam, że ładnie to wygląda, nie? Naprawdę. Zobaczcie. Jak na 15-letni ugor, to prezentuje się to całkiem, całkiem zacnie. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? To pole ma... Muszę się schylić, żebyście widzieli. 2,70 z hakiem? Coś takiego. 2,70, 2,80. Hektara. A to już jest fajny kawałek. Na całym polu jest planowana pszenica. Stachu chciał dzisiaj chyba ruszyć z grzybami. Jak dobrze pójdzie z uprawą. No niestety, kurczę, mam drugą zmianę, tak to na 100% by to zasiał, jeżeli jak nie, to że druga zmiana właśnie. No i druga zmiana moja wyklucza marszu pomoc, no niestety. I co miałem mówić, no bo tak, Stachu by to skończył talerzować. Ja bym tak jeden za drugim przejazdem robił, by pojechał i siał. A ja bym dalej wrócił, nie? Robił dwa przejazdy. Jednym pasem dwa przejazdy robi, po prostu dwa razy nie jeździ ten sam przejazd. I on by wtedy to siał po prostu. No i... No i co? Wtedy by na pewno by to byśmy zasiali. Byłby problem z głowy, lecz no ja mówię, mam drugą zmianę. Stachu to będzie walczył sam. Stachu to będzie walczył sam. Nawet nie wiem, która jest godzina, myślę, że około 12. Jakoś tak. Do 13.20 mogę tu z nim walczyć. Do 13.20 to mogę z nim walczyć. Myślę, że jakąś część się przewroduje. Nie jest tych kutów trochę miejscami jeszcze. Jest nawet taki pasek tam, gdzie jest torf taka, jak czarnoziem wygląda. No jest torf czarny. I tam jest wilgotno. Ale idzie bez problemu. No. W porównaniu do moich kultów jest to chyba w miarę sucho, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku z Jackiem agregatem byśmy walczyli, no ale ciężko, naprawdę ciężko było. Muzyczka mi tu w rusku gra, a ja walczę. Kurwa, teraz samo z Piotrusiem tu walczyli. Piotruś się przyjechał 60. Podobno utopił 60. Prawie. Niewiele brakło podobno. Podobno niewiele brakło. No, te bramki wyrównają te dołki zawsze. Zobaczymy, czy Stachu tu pod maniakiem zara te 20, jak nie dojdziemy. Próbowali się jadzie Amazonką, no bo butów jest od Kierona, nie? Ale kamieni też jest od groma, tu, tam. Masakra, powiem wam szczerze. Masakra. I co mogę powiedzieć? Walczymy, no. Rzucę Stachowi kamerę, to wam opowie o sytuacji, jak to na to wygląda. Będziemy działać. Siemka, tutaj Stachu, włączam się właśnie tutaj do filmika. Kończę siać pszenicę w ten ubor, zobaczymy jak to wyjdzie nam. Wczoraj była taka akcja, no tronowanie, ja tam jeszcze jakieś tam kawałki talerzowałem, zasiałem jedno pole.
którym ja skończyłem, mówię, że no do tego kawałka tutaj sieję, bo wczoraj wieczorem wziąłem tam ten kawałeczek. I tak, no widzicie, z jednej strony fajnie, tutaj jako tako nie ma tych kłód, bo tu dawniej było, z tego co się orientuję, pole. Było pole, no i po prostu ta uprawa wygląda lepiej. Tam gdzie łąka całe życie była, no to po prostu łąka. Widać, że zboże po prostu leży na tym, na ziemi, nie jest przykryte, no to ciężko w takiej strukturze gleby przykryć to. Wiesz, nie oczekuję tu nie wiadomo czego, no, żeby po prostu koszty się zwróciły tego, co zainwestowałem po prostu w to pole, no a z biegiem lat po prostu może być lepiej. No wiadomo, że w dzisiejszych cenach te koszty, ten zysk jest taki, jaki jest. Sami wiecie, ci co, że tak powiem, siedzą w branży. Ja się tam nie uważam za jakiegoś kurde wiekowo, który no, produkuje tam po ileś ton zboża, nie? Ale no, po prostu mówię, jak ja to widzę. Ogólnie to na trzy przejazdy, praktycznie na trzy przejazdy starcza siewnik. Do siewnika wchodzi około 1,5 metra pszenicy. Dawka wysiewu 244 kg na hektar, ze względu też na to, że to jest ubor. No i zobaczymy, jak to powschodzi. Już jest trochę za późno, bo u nas takie warunki były, że deszcz, cały czas deszcz. Nie dało się nic zrobić w tym polu. No i teraz tak mordujemy. Zostanie mi jeszcze jedno pole hektarowe, tam muszę wywieźć obornik, ale to już prawdopodobnie po niedzieli na spokojnie i będzie można powiedzieć, że zakończymy siewy w tym roku. Co prawda dość późno, no ale niektórzy sieją właśnie na przykład pszenicę po kukurydzy, ona wschodzi pod śniegiem i są zadowoleni z głowy, także dlaczego by nie spróbować tej techniki u nas opóźnionego siewu, tym bardziej, że teraz klimat się zmienia i po prostu ta jesień jest cieplejsza. Warunki do wschodów są, bo jest wilgoć, są mgliste poranki, także powinno to wejść, no. Co leży na ziemi, powinno skiełkować w jakimś tam stopniu. No i tak to wygląda. Włączy się jeszcze pewnie pod koniec, pokażę wam już, jak mam nadzieję, że to skończę. No. Gadełko? Działa? Działa, o. Nagrywamy wszystko. Oramy teraz. To była szybka akcja. Pracownika, 5 zł za cały dzień. Nacisnął H na klawiaturze i samo jeździ. A tak oramy. Załączymy jeszcze robocze. Mało baterii, ale damy radę. Coś tam pokażemy jeszcze na koniec odcinka. Zobaczcie. Ładnie, zobaczcie jak na stole. Ja wyjdę jeszcze, pokażę jak tutaj pan Karol ora. Bo wydajno się przejechać, no to mówię, masz jeździć. Jeszcze nie jeździłem 60, wszystkim był kontakt. Przed remontem jeździłeś, ale z dwóch. Ale z dwójką, ale pierdziała trochę. No. A tu zobaczcie, jak jest mój, nawet nie czuję. A tutaj ładnie idzie, tutaj trochę opornika, tam dalej były ziemniaki, to tam nie sypałem. No i będziemy jeszcze siać w poniedzieli pszenicę i zakończymy te siewy, miejmy nadzieję. To samo jeszcze pszeniczka, tylko i będzie fajra. No, jak wspominałem wcześniej, no to
mówię, z kabiny mówię. Nocne oranie, ale zobaczcie jaki jest dźwięk. Nawet dymka nie ma. I jak se daje radę, o. Patrz. No ciężko już, kurde, widać, no pole. Ten, ale o, światełka. I sobie ora. Dobra, nie? Co tam, no wyrównajesz, no bo tam ściągało ciągnik, nie? No? Mówię, że tam ściągało ciągnik, dlatego. Pełne oświetlenie. Przez niedzielę wyschnie, a w poniedziałek będziemy atakować ostatni hektar pszenicy i będzie finito, miejmy nadzieję. Bo ma być znowu jakieś załamanie pogody. Zobaczymy, no. Także do następnego odcinka.